Indiańska droga Sat-Oha. Tak będzie się nazywał odcinek ekspresowej siódemki biegnący w granicach gminy Szydłowiec. Patron drogi to niezwykła postać. Był potomkiem indiańskiego wodza i walczył na tym terenie w szeregach Armii Krajowej. Decyzję o nadaniu nazwy podjęli radni Szydłowca, którzy chcą w ten sposób przyciągnąć turystów. Tak wygląda teraz budowa ekspresowej siódemki od obwodnicy Radomia do granicy Mazowsza. Roboty utrudnia mróz, a efekty prac drogowców przykrywa śnieg. Patron szydłowieckiego odcinka drogi Sat-Oha, czyli Długie Pióro, naprawdę nazywał się Stanisław Supłatowicz. Urodził się, jak sam twierdził, w wiosce Indian w dorzeczu rzeki Mackenzie w Kanadzie. Był synem radomianki Stanisławy Supłatowicz oraz indiańskiego wodza Wysokiego Orła. Przyjechał do Polski przed wojną. Walczył w rejonie Szydłowca, między innymi w bitwie pod Huciskiem. Sat-Oh miał pseudonim Kozak, bo był taki dzielny. No zresztą on chyba uratował ich wtedy, bo obserwował przyrodę. Zmęczeni położyli się spać i nagle zaniepokoiły go wrony o świcie, które zerwały się i zaczęły krążyć. No i pomyślał, że coś te wrony zaniepokoiło, pobudził kolegów. Rzeczywiście Niemcy się do nich po cichutku zbliżali. Zamęstwo w walce dostał m.in. Krzyż Walecznych i Krzyż Armii Krajowej. Po wojnie pływał na statkach marynarki wojennej, a później w polskich liniach oceanicznych. Supłatowicz osiadł w Gdańsku, założył rodzinę. Mocno zaangażował się w propagowanie tradycji indiańskich w Polsce. Zaczął pisać książki. Odwiedzał też Szydłowiec. Spotykał się z młodzieżą w szkołach. Wkładał wtedy pióropusz indiański, który mu przysługiwał, to nie było przebranie. Szydłowiec stał się pierwszym miastem w Polsce, które uhonorowało w ten sposób żołnierza Armii Krajowej, ale także człowieka, pisarza, gawędziarza, wychowawcę młodzieży. Miasto chce w ten sposób również przyciągnąć turystów, choć nie tylko zabytki, których jest tu wiele. Są plany, aby może nazwać jakiś szlak imieniem Sat-Oha. Są plany na imprezy sportowe, takie jak bieg narciarski, na przykład jeżeli pogoda pozwoli. Odcinek siódemki jest niemal na ukończeniu. Znacznie ułatwi przemieszczanie się z centrum na południe kraju. Na razie kierowcy muszą korzystać z jednego pasa ruchu w każdą ze stron. To powoduje zatory i wypadki. Tutaj planowane oddanie jest już w tym roku, w okolicach połowy roku i mamy tu 80% zaawansowania trasy. Odcinek S7 od obwodnicy Radomia do granic Mazowsza ma 22 km. Wartość inwestycji to ponad 620 milionów złotych.